Zróbmy najpierw małą powtórkę. Co wiemy już o odejmowaniu? Jeżeli powiem 5, odjąć 3, to co to oznacza? Możemy potraktować takie odejmowanie na parę różnych sposobów. Moglibyśmy na przykład pójść na jagody i powiedzmy, że nazbierałbym aż 5 jagód. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Mógłbym mieć w koszyku 5 jagód. I kiedy mówię minus 3 albo odjąć 3, to mogę równie dobrze powiedzieć, że chcę zabrać z tych Jagód 3. Z tych, które zebrałem, zabieram 3. No to zabieramy z koszyka tę jagodę, tę jagodę i tę. Zabrałem 1, 2, 3, 3 jagody. Ile zostało? No cóż, jedyne jagody, które mi zostały, są tutaj. Jedna, druga. Zostały dwie jagody. Takie to proste. Inny sposób myślenia o odejmowaniu, takim jak 5 odjąć 3. Napiszemy to jeszcze raz: 5 odjąć 3, to zastanowienie się, jaka jest różnica pomiędzy piątką i trójką. Narysujmy to. Powiedzmy, że ja mam 5 jagód. 1, 2, 3, 4, 5. I powiedzmy, że Ty masz 3 jagody. 1, 2, 3. Tak więc. Innym sposobem rozmyślania o odejmowaniu 5 odjąć 3 jest zadanie pytania, o ile jagód ja mam więcej niż ty. Jeżeli spojrzymy na ten rysunek, to tutaj ja mam jedną jagodę i ty masz jedną jagodę. Tutaj też mamy po jednej. I tutaj jeszcze po jednej, ale ja mam tutaj jeszcze jedną i drugą, a ty już więcej nie masz. Mam dwie jagody więcej niż ty. Możemy jeszcze popatrzeć na to wszystko z perspektywy osi liczbowej. Narysujmy oś liczbową. Nauczyliśmy się już przy okazji dodawania, że oś liczbowa rozciąga się w nieskończoność, tak samo z prawej, jak i z lewej strony. I że w stronę liczb ujemnych w lewo od zera też możemy pojechać z osią w nieskończoność. Zobaczymy to w następnych filmach, ale tutaj zaczniemy od zera. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do siódemki wystarczy. No i teraz liczymy. 5 odjąć 3. Jeżeli spojrzymy na to, jak na trójkę zabraną z 5, to 5 odjąć 3 oznacza rozpoczęcie w piątce. Gdybym dodawał 3 do 5, pokicałbym o 3 w prawo, bo zwiększam w ten sposób ilość tego, co mam. Ale jeżeli odejmuję 3 od 5, to chcę zmniejszyć o 3. No to zmniejszamy. O 1, o 2, o 3. I otrzymałem 2. Dotarłem. Kicając w lewo do dwójki. No i tyle. Jeżeli spojrzymy z tego punktu widzenia, pozwólcie, że narysuję jeszcze jedną oś. Zaraz to zobaczymy. Tutaj zabieram 3, a tutaj pytam o ile 5 jest większe od 3. I w obydwu przypadkach otrzymuję dokładnie taką samą odpowiedź. Chociaż są to dwa różne sposoby myślenia o odejmowaniu. Pozwólcie, że narysuję jeszcze jedną oś liczbową. Taką samą. 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Gdybym miał zaznaczyć, gdzie na osi jest 5, to jest ta piątka, zaznaczę ją różowym kwadratem, piątka na osi jest tutaj, a trójka, zaznaczę ją na żółto, jest na osi tutaj. Zatem w tym sposobie myślenia o odejmowaniu 5 odjąć 3, pytamy, jak daleko, jaka jest różnica i żeby wyznaczyć tę różnicę, wystarczy policzyć, ile musimy dodać do trójki, żeby dotrzeć do piątki, czyli szukamy różnicy. O ile 5 różni się od 3? Musimy pójść w górę o jeden krok i o drugi krok, żeby dotrzeć do piątki. Zatem różnica pomiędzy piątką, która jest o taka długa, stąd dotąd, i trójką, która jest o taka długa, to różnica pomiędzy piątką i trójką to 2. O tak, to tutaj zielone to 2. Pozwólcie, że dwójkę zamkniemy w zielonym pudełku. To jest nasza dwójka. Chciałbym, żebyście dobrze zrozumieli różnicę pomiędzy zabieraniem i znajdowaniem różnicy, ponieważ są to dwa różne sposoby patrzenia na odejmowanie, ale w rezultacie są dokładnie tym samym działaniem. Otrzymamy dokładnie ten sam wynik, bez względu na to, którym sposobem się posłużymy. Zróbmy przykład na innych liczbach. Obliczmy na przykład 7 odjąć 4. Mogę ten przykład potraktować jak 7-metrowy pień drzewa. Powiedzmy, że mam 7-metrowy Kawał dechy. 7 metrów ma. Jeżeli przyłożymy do niego linijkę, to tutaj będzie 0. Dalej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i mamy 7-metrowe drzewo. I mogę odciąć z tych 7 metrów 4. No to tniemy. 1, 2, 3, 4. Ile mi zostało drewna? Odciąłem wszystko. Aż do tego miejsca. Wyrzucam to, eliminuję, odcinam. Wszystko to wywalamy. Może powinniśmy to namalować czymś ciemniejszym, żeby było widać, że to odcinam. To wszystko tutaj znika. Zaraz to wszystko zeszlifuję. A to, co mi zostaje po odcięciu 4 metrów, to 1, 2, 3 metry drzewa czyli to jest 3. 7 odjąć 4 równa się 3. Tak wygląda odejmowanie potraktowane jako usuwanie czegoś. Odciąłem to drzewo, usunąłem, zabrałem ten kawałek. Teraz potraktujemy odejmowanie trochę inaczej, chociaż otrzymamy dokładnie taką samą odpowiedź. Obliczymy 7 odjąć 4, czyli tak, jeszcze raz. Mamy 7-metrowy kawał drzewca, na przykład na halabardę dla krasnoluda. O, dokładnie taki. Tutaj przykładamy linijkę. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze raz, 7-metrowy kawał bala z lasu. A teraz zamiast odcinania z tego kloca 4, porównam go z innym kawałkiem 4-metrowym. Tutaj mamy 4 metry drzewa. To jest nasz 4-metrowiec, a tutaj jest 7. Możemy rozpatrywać odejmowanie 7 odjąć 4 jako usuwanie 4 metrów z 7-metrowego pnia. Albo jako różnicę pomiędzy kawałkiem 4-metrowym i kawałkiem 7-metrowym. No to zobaczmy, jaka jest ta różnica. Żeby dotrzeć z końca 4-metrowego kawałka do końca 7-metrowego kawałka, muszę przesunąć się o 3 metry, albo muszę dodać 3-metrowy kawałek. To drzewo musiałoby w jakiś sposób urosnąć o kolejne 3 metry, żeby stać się drzewem 7-metrowym. Tak więc są to dwa całkowicie równoznaczne sposoby myślenia o odejmowaniu. To taka mała powtórka z ostatniego wideo. W tym filmie chciałbym jeszcze zacząć zadania trochę trudniejsze. Chociaż zauważycie, że oś liczbową można do nich zastosować tak samo jak do prostych zadań. Tych, które właśnie ćwiczyliśmy. W takim razie obliczmy ile to jest 17-9. odjąć 9. Tak jak w każdym innym przypadku, mamy znowu dwa sposoby na rozwiązanie tego zadania. Pierwszy, wolniejszy, możemy narysować 17 przedmiotów. Na przykład 17 żetonów. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 i teraz 9 z nich zabiorę. No to zabieram. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Ile mi zostało? Zostało 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli 17 odjąć 9 równa się 8. Ale zabrało nam to sporo czasu i możecie sobie wyobrazić, że gdyby ta liczba była dużo większa, to narysowanie tych wszystkich kółek trwałoby wieki, a potem jeszcze musiałbym je przekreślać i marnować papier i czas. A mamy przecież inne rzeczy do zrobienia. Tak więc inny sposób na rozwiązanie tego zadania, może prostszy do wyobrażenia, to narysowanie osi liczbowej. Nie musimy zawsze zaczynać osi od zera. Mamy oś liczbową, powiedzmy, że tu jest 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 i tak dalej w lewo aż do zera.

Ten sposób, przynajmniej w mojej głowie, jest trochę jaśniejszy i szybszy od tego. Obojętnie, który sposób stosujesz, kiedy odejmujesz 17 odjąć 9, albo szukasz różnicy pomiędzy 17 i 9, żeby dojść do wniosku, że wynik to 8? Nie zawsze będzie ci się chciało to wszystko wykonywać. W końcu będziesz chciał to zapamiętać i pisać wynik z pamięci. 17 odjąć 9? Wiem, to 8. Wiem, bo pamiętam. A tak przy okazji. Ile to jest 17 odjąć 8? Cóż, 17 odjąć 8 to 9. Dlaczego to się wszystko tak ładnie zgadza? Dlatego, że 8 dodać 9 równa się 17. W takim razie 17 odjąć 9 równa się 8, 17 odjąć 9 równa się 8, albo 17 odjąć 8 równa się 9. Kiedy mówię 17 odjąć 8, to właściwie mówię, że wynikiem jest jakaś liczba, która dodana do 8 da nam 17. I ta liczba to 9. Kiedy mówię 17 odjąć 9, to mówię, że jest to jakaś liczba taka, że jeśli dodam ją do 9, to otrzymam 17. I to jest liczba 8. Tak więc wszystkie te równania właściwie mówią nam to samo, że 8 dodać 9 równa się 17. Albo że różnica pomiędzy 17 i 9 to 8, albo że różnica pomiędzy 17 i 8 wynosi 9. Mam nadzieję, że za dużo nie namieszałem. W większości zadań z odejmowania, w których wynik jest liczbą jednocyfrową. Powinniście w końcu nauczyć się na pamięć, ale w głowie dobrze jest wyobrazić sobie oś liczbową. Zróbmy parę kolejnych przykładów. Kiedy to już zapamiętacie albo przynajmniej nauczycie się posługiwać osią liczbową, kiedy zapomnicie, jaki jest wynik, to pokażę wam jak rozwiązać każde zadanie z odejmowania z dowolnie dużymi liczbami. Powiedzmy, że chcemy teraz policzyć 13 odjąć 5. Jeszcze raz, nie będę znowu rysował wszystkich tych kółek i jagód, zamiast tego narysuję oś liczbową. Zacznijmy od 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 i tak dalej aż do zera. Albo nawet poniżej zera. Będziemy o tym mówić w przyszłości. I zaczynamy w 13. Zaczynamy od liczby 13 i zabierzemy z 13 5. To jest sposób widzenia odejmowania jako zabierania. Usuwamy coś. 1, 2, 3, 4, 5. I lądujemy w ósemce. W takim razie 13 odjąć 5 równa się 8. Innym sposobem potraktowania tego problemu jest zaznaczenie trzynastki, potem zaznaczenie piątki i ile muszę dodać do piątki, żeby dostać się do trzynastki. No to zobaczmy. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Muszę dodać 8, żeby z piątki dostać się do 13. 5 dodać 8 równa się 13. To mi mówi, że 13 odjąć 5 równa się 8, i również mówi mi to, że 13 odjąć 8 równa się 5. Wszystko to w pewnym sensie opisuje ten sam fakt, że różnica pomiędzy 13 i 5 wynosi 8. I że różnica pomiędzy 13 i 8 wynosi 5, i że 5 dodać 8 równa się 13. Mam nadzieję, że załapaliście już o co w tym odejmowaniu chodzi. A jeżeli jeszcze nie, to możecie trochę poćwiczyć, odejmując liczby jednocyfrowe od liczb dwucyfrowych z zakresu 10 do 20. To bardzo dobre ćwiczenie. No to na razie. Opowiadał Krzysztof Kwiecień: zabawna nauka.pl